W rolach głównych. Szkoła uwodzenia. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Na motywach powieści Niebezpieczne związki. Scenariusz i reżyseria. Sebastianie, spróbuj się skupić. Co mam powiedzieć? Jestem debilem. Nieprawda. Prawda. Żałosny, bogaty smarkacz. To nie twoja wina. Dojrzewanie to trudny okres. Nie miałeś oparcia w rodzicach, ale możesz wznieść się ponad ich błędy. Proszę. Egzemplarz z autografem. Mogę go zatrzymać? To dla ciebie. Nie oceniaj się zbyt surowo. Zapomnij o przeszłości. Ma pani rację. Trudno uwierzyć, że jeszcze tak niedawno myślałem wyłącznie o seksie. To nie jest sposób na życie. Wiem. Ale pani na przykład jest bardzo atrakcyjną kobietą. Ma pani zabójcze nogi. Chciałbym je fotografować. Dawniej. Pani mnie wyleczyła. Jestem z ciebie dumny. Więc za tydzień? Wyjeżdżam na promocję mojej książki. Wrócę za miesiąc. Dlaczego? Nie tylko ty potrzebujesz mojej pomocy. Dasz sobie radę. Mam nadzieję. Zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebował. Chciałbym panią uściskać. Wystarczy. Pani córka na pierwszej linii. Niech zaczeka. To ona? Tak, to Marcy. Miła dziewczyna. Wspaniała. Wyjątkowo zdolna. Najlepsza uczennica. Na jesieni rozpocznie studia w Princeton. Właśnie z taką dziewczyną powinienem się związać. Bez obrazy, ale nie dorastasz jej do pięt. Uważaj na siebie, Sebastianie. Dziękuję pani za wszystko. Gnojek. Pani córka wciąż czeka. Cześć, skarbie. Kazałaś mi czekać. Przepraszam. Co się stało? Powiedział, że mnie kocha, a ja głupia mu uwierzyłam. Uspokój się, kochanie. Weź głęboki oddech i wyrwij się z tej matni. Skończ z tymi psychobzdurami. W internecie są moje zdjęcia.
Jakie zdjęcia? A jak myślisz? Gołe. Jak mogłaś być taka głupia? Był taki słodki. Powiedział, że mam zabójcze nogi i że chciałby je fotografować. A potem wszystko wymknęło się spod kontroli. Mamo, jesteś tam? Zapłacisz mi za to, mały gnojku. Słyszysz, zboczeńcu? O co jej chodzi? Kogoś tu chyba trzeba leczyć. Nie ujdzie ci to płazem. Zostaw mnie. Jak masz na imię? Clarissa. Boże, jaka jesteś piękna. Zapraszam cię na obiad. Okej. Proszę pana, tu nie wolno parkować. Tak się cieszymy, że Cecile będzie studiowała pod twoją opieką. Mamy nadzieję, że sprosta wysokim wymaganiom, jakie przed nią postawiłaś. Może pani na mnie liczyć. Co powiedziałaś? Podziękowałam jej. Wietnamski to taki piękny język. Katrin cieszy się wielkim poważaniem wśród kolegów. Słuchaj jej, a daleko zajdziesz. Powiedz, skąd czerpiesz tyle siły? Może to zabrzmi głupio, ale ilekroć czuję pokusę, zwracam się do Boga, a On mi pomaga. Jakie to piękne. Jacy tam są chłopcy? Tylko to ci w głowie? Wybacz jej. Nigdy nie była w koedukacyjnej szkole. Rozumiem ją. Większość studentów w Manchester to doskonale ułożeni dżentelmeni. Niestety zdarzają się też wyjątki. Jak twój przyrodni brat, Sebastian. Dziwne, że nie usunęli go po tym, co zrobił tej pielęgniarce. Podobno doszła już do siebie. Miło znów panią widzieć, pani Caldwell. Pamiętasz moją córkę, Cecile? Jaka śliczna koszulka. Pamiątka z podróży po Australii. A tam pod spodem coś się już rozwija? Na nas już czas. Dziękuję za pomoc. Zadzwonię w sprawie twojego życiorysu. Dzięki. Miło było cię poznać. Chodź, Cecile. Trzymaj nogi razem, to nie Jamajka. Nie wiedziałem, że mamy dziś święto Palanta. Biorę to biedne dziewczątko pod moje skrzydła. Dzwonili nasi drodzy rodzice. Jak się podoba na Bali twojej puszczalskiej mamuśce? Podejrzewa, że zapijaczony impotent, twój tatuś, dobiera się do pokojówki. Co z tobą? Terapia nie wypaliła? Wypaliła. Clarissa, zadzwoń do mnie. Mam dosyć sypiania z nudnymi panienkami z Manhattanu. Są kompletnie zblazowane. Wyluzuj. Mam dla ciebie misję. Jaką? Pamiętasz Kurta Reynoldsa, syna Garetha? Tego nazistę, który cię rzucił w święto 4 lipca? Musiałam się nieźle napracować, żeby go zadowolić. Przykro mi. Bardzo zraniła mnie wiadomość, że zakochał się w innej. Chyba nie właśnie w Cecile Caldwell. Więc o to chodzi.
Dbaj o przyjaciół, ale jeszcze bardziej o wrogów. Kiedy zabiorę się za Cecile, zrobię z niej największą dziwkę w mieście. Mała księżniczka Korta stanie się przechodzonym towarem. Czemu nie zaatakujesz bezpośrednio Korta? Nie chcę, żeby ktokolwiek powiązał tę sprawę ze mną. Wszyscy mnie uwielbiają i nic nie może tego zmienić. Rozumiem. Ale co mnie to obchodzi? Musisz uwieść małą Cecile. To smaczny kąsek. Młodziutkie, jędrne piersi. Zgrabny tyłeczek. Nietknięta szparka. Bądź jej odkrywcą. Odważnie wejdź tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Nie mogę. Dlaczego? To zbyt łatwe. Niech ją przeleci któryś z twoich piesków. Ja dbam o moją reputację. A uwiedzenie córki terapeutki było wyzwaniem? Była przereklamowana. Ale to jest wyzwanie. Dzięki, znam wszystkie środki na bóle menstruacyjne. Otwórz na 64 stronie. Dlaczego zamierzam poczekać? Annette Hargrove, Kansas City. Ona jest prawdziwa? Aniołeczek tatusia. Uosobienie cnoty i niewinności. Zobaczmy. Nuda, nuda. Kocham moich rodziców. Nuda. Dojrzała decyzja. Tu. Ma chłopaka, Trevora. Wyjechał na rok. Trevor to zrozumie. Pedał. Szkoda, że panienka mieszka w Kansas. Niespodzianka. Jej ojciec został nowym dyrektorem naszej szkoły. Ona będzie mieszkać u mojej ciotki, dopóki jej rodzice nie sprzedadzą domu. Wiesz, co znaczy przelecieć córkę dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego? To będzie moje największe zwycięstwo. Nie masz szans. Założysz się? Pomyślę. Obowiązki wzywają. Pani doktor i jej córka to świetny trening. Zapomniałeś o gazetce. Więcej fantazji, chłopcze. Mogłabyś częściej zaglądać do takiej lektury. Sebastianie? Chodź tu na chwilkę. Zgadzam się na zakład. Jakie warunki? Jeśli wygram, twój śliczny samochodzik będzie mój. A jeśli ja wygram, dostaniesz to, o czym marzysz od chwili ślubu naszych rodziców. A dokładniej? Zerżnę cię tak, że eksplodujesz. Dlaczego myślisz, że założę się o Jaguara z 56 roku? Bo jestem jedyną dziewczyną, której nie możesz mieć i to cię wkurza. Nic z tego. Będziesz mógł go włożyć, gdzie zechcesz. No to zakład stoi, maleńka. Pomyślnych łowów, Sebastianie. Your
Piękny dom, pani Rosemont. Dziękuję, Annette. Jest w posiadaniu mojej rodziny od ponad 100 lat. Jeździcie konno? Mój dziadek był hodowcą koni. Co to było? Chyba przyjechał Sebastian. Cholera. Ciocia Helena! Moje słoneczko. Tak się za tobą stęskniłem. Ja za tobą też. Poznaj Annette. Annette Hargrove, a to Sebastian. Zamieszka u mnie przez kilka tygodni. No to będzie nas dwoje. Ciociu Heleno, może przygotujesz twoją cudowną mrożoną herbatę, a ja zajmę się Annette. Dobrze. Uważajcie na siebie. Oczywiście. Chodź. Szybciej. Czytałem twój artykuł. Uważam, że jest nieco bulwersujący. Wiele osób bardzo go chwaliło. Większość ludzi to stado owieczek. Jak możesz krytykować coś, czego nigdy nie doświadczyłaś? Niczego nie krytykuję. Uważam tylko, że ludzie nie powinni uprawiać seksu, jeśli się nie kochają. A my jesteśmy zbyt młodzi, żeby poznać miłość. Jesteś lesbijką? Nie. Nie chciałem cię obrazić, ale wyczułem w tym jakąś lesbijską nutkę. Nie oczekuję, że właśnie ty mnie zrozumiesz. Co to niby ma znaczyć? Dobrze wiem, jaką masz reputację. Co takiego wiesz? Że obiecujesz dziewczynom wszystko, co zechcą, byle tylko zaciągnąć je do łóżka. Kto ci to powiedział? Napisał mi o tym przyjaciel. Tandetne posunięcie. Dziwisz się? To prawda, tak? Skoro tak uważasz. Dobrze. Teraz w tonacji G-dur. Jeszcze raz. Pamiętaj, że trzecia nuta jest z krzyżykiem. Jestem beznadziejna. Odpręż się. Weź głęboki oddech. Za bardzo koncentrujesz się na prowadzeniu smyczka. Pozwól, pomogę ci. Zamknij oczy. Maylee, uważaj. Już ci to mówiłam. Przepraszam, że przeszkodziłyśmy. Pięknie grałaś. To Ronald Clifford. Będzie mnie uczył muzyki. Bardzo mi miło. Mnie również. Ronald studiuje w konserwatorium. Komponuje swoją pierwszą operę. O życiu Martina Luthera Kinga. Uwielbiam doktora Kinga. Skończyliśmy lekcję. Jutro o tej samej porze? Niewiarygodne. Jakiś fiut opisał w liście do tej laski moją taktykę. Domyślasz się, kto to? Gdybym wiedział, rozdeptałbym go na miazgę. Skąd jest ta mała? Z Kansas. Kto stamtąd może mnie znać? Greg McConnell. Ten futbolowy ogier? Pochodzi z Kansas. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on cię zakapował. Nienawidzi mnie, bo na zeszłorocznym balu absolwentów przeleciałem jego panienkę. To go chyba niezbyt dotknęło. Dlaczego? Powiedzmy, że Greg lubi kryć kolegów nie tylko na boisku. Jaja sobie robisz? Nie. Czasem przyłaził zalany do mojego pokoju, a kiedy już był napalony, zaczynał jęczeć. Co ty robisz? Nie jestem pedziem. Jak komuś wygadasz, skopię ci tyłek.
Pozwalam mu na te gierki, bo ma duże, mięsiste usta. Szkoda, że siedzi teraz w Kansas. Już nie. W zeszłym tygodniu jego drużyna zaczęła treningi. Już zdążył odwiedzić moją sypialnię. Gratuluję. Mógłbyś ściągnąć go do siebie dziś wieczorem? Chyba w telewizji dają dziś Spartakusa. Znakomicie. To cię będzie trochę kosztowało. Tylko nie zamykaj drzwi. Powiedzmy, że uderzenie nastąpi o północy. Jasne. O północy. A więc wyjmuję fujarę, przesuwam do jej buźki i mówię: co jest? Zsi go, głupia dziwko. Jestem wielki Greg, no nie? Gregory? Cześć, Blaine. Słyszałam, że miałaś randkę z Kurtem Reynoldsem. Podobno jest bardzo miły. Jest fajny. Opowiadał mi o jednej świrusce, bulimiczce, którą rzucił 4 lipca. Bulimiczka, świruska? Jakaś kompletna frajerka. Przepraszam. Zaprosił mnie na weekend do Hamptons. Wspaniale. Tak sądzisz? Trochę się boję. Czego? Chłopaków. Nigdy nie doszłam nawet do pierwszej bazy. Nie przećwiczyłaś tego z przyjaciółkami? Nie. To obrzydliwe. Wcale nie. A jak dziewczyny mają się tego uczyć? Zamknij oczy. Obliż wargi. Mówisz poważnie? Chcesz się nauczyć, czy nie? Chyba tak. Widzisz, to wcale nie było straszne. To nic takiego. Spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz wsunę ci język do środka, a ty pomasujesz go twoim. To właśnie jest pierwsza baza. Dobrze. Zamknij oczy. Nieźle. To było fantastyczne. Powinnaś spróbować tego z twoim przyjacielem Ronaldem. Co ty mówisz? Daj spokój, Cecil. On szaleje za tobą. Przysyła mi listy miłosne. Jakie to romantyczne. Odpisywałaś mu? Nie. Nie lubisz go? Lubię. Ciągle o nim myślę. Ale gdyby matka się dowiedziała, chyba by mnie zabiła. Schowałaś te listy? W domku dla lalek. Przynieś mi kopię. Po co? Potrafię pisać świetne listy miłosne. Pomogę ci, a Ronald będzie jadł ci z ręki. Może uda się zorganizować wam randkę u mnie w domu. Zrobisz to dla mnie? Oczywiście, głuptasku. Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Najlepszymi. Chcesz u mnie przenocować? Przepraszam. Co za miła niespodzianka. Wiesz, że tę muzykę słychać w całym domu? Tylko w twoim pokoju. Myślałem, że ci się spodoba.
Co robiłaś? Reading. Czytałam. Anything interesting? Coś ciekawego? Yes, actually it's quite tak, bardzo. For you. To dla ciebie. Na dobry początek nowego roku szkolnego. Nie musiałeś tego robić. Nie podoba ci się? Podoba. Po prostu nie musiałeś. Masz ochotę popływać ze mną? Wiem, że już późno, ale przecież jesteśmy młodzi. Twoja propozycja jest odrobinę niestosowna. Ale zastanowię się. Zaczekaj chwilę. Już ją przeleciałeś? Pracuję nad tym. Gamoń. Chrzań się. Zadzwonisz? Mogłabyś się odwrócić? Muszę założyć kąpielówki. Przepraszam. Boże, jakie to żenujące. Dziwię się, że taki miły facet potrafi być takim intrygantem. Znów wracasz do tego listu? Który fragment lubię najbardziej? Jest pociągający, ale zdradziecki. W każdym jego słowie ukryte są złe intencje. Każda kobieta, którą uwiódł, gorzko tego żałowała. Trzymaj się od niego z daleka. Mogłabyś przynajmniej powiedzieć, kto mnie tak oczernia. Nic z tego. Miałaś rację, tak? Rzeczywiście zrobiłem parę rzeczy, z których nie jestem dumny. Nie chciałam ci robić przykrości. Nie szkodzi. Ty masz swoje zasady moralne i jesteś szczęśliwa. Zazdroszczę ci. Bez kitu. Naprawdę? Jesteś idealna. Mądra, piękna i zdecydowana. Masz wszystkie cechy dziewczyny, o której marzę. Wiesz, że mam chłopaka. O tak, osławionego Trevora. To zabawne, że dopiero teraz o nim wspomniałaś. Podróżuje po Europie. Jest wspaniały. Bardzo za nim tęsknię. Zależy mi na tobie. Przykro mi, nie jesteś w moim typie. Naprawdę? Jesteś mądra, piękna i zdecydowana. Możesz wymieniać moje zalety, ale niczego nie zyskasz. Jedyne, co mogę ci ofiarować, to przyjaźń. Dobranoc, słoneczko. Do dzieła. Dziecinko? W samą porę. Cholera, dawaj moje majtki. Nie pękaj. Co my tu mamy? Słuchaj, Valmont. Pierwszy raz zrobiłem coś takiego. Byłem zalany? Proszę, nie mów nikomu. To mi zrujnuje karierę. Karierę? A nie pomyślałeś o rodzinie?
Wyobrażasz sobie upokorzenie twojego ojca, gdy dowie się, że jego duma i radość jest zwykłym pedziem? Zrobię wszystko. Tylko zapomnij o tym. Nie mogę. Oczerniłeś mnie przed Annette Hargrove. Nie wiem, o czym mówisz. Tylko ty ją znasz. Mów prawdę. Nie wspominałem jej o tobie słowo. Chyba mówi prawdę. Ledwo potrafi sklecić listę zakupów, a co dopiero napisać list. Dobrze. Wierzę ci. Dochowam tajemnicy. Właściwie możesz coś dla mnie zrobić. Co jeszcze wiesz o Sebastianie? Jest cholernie inteligentny. Uparcie dąży do celu. Daje z siebie wszystko. Zawsze mogłem na niego liczyć. Ma złą reputację, ale to przeważnie bzdury. Słyszałam o nim naprawdę okropne rzeczy. Od kogo? Przyrzekłam, że nikomu nie powiem. Jak długo się znamy? Od zawsze. No właśnie. Staram się opiekować tobą jak siostrą. A poza tym, czy ja wyglądam na plociucha? To ja, wielki Greg. Dochowasz tajemnicy? Przysięgam na życie mojej matki. Ścibska suka, jesteś pewny? Powiedziała wyraźnie, pani Caldwell. Widziały się na spotkaniu informacyjnym. Zrobiłeś wszystko tak, jak cię prosiłem? Tak. Kupiła to? Jestem prawie pewny. Prawie czy na pewno? Kupiła to. Próbowała udowodnić, że jest lepsza, chociaż mówiłam jej, że już od dawna potrafię to zrobić i że moje kumpelki to widziały. Teraz wiesz, o czym mówię? W porządku? Tak. Nie uwierzysz, czego... Cholera, to mama. Pójdę już. Do jutra? Oczywiście. Pokój z tobą. Pokój z tobą? Kretynka. Co jest grane? Gotowa na rewelację? Odkryłem, że list do Annette, ostrzegający ją przede mną, napisała nasza droga przyjaciółka, pani Caldwell. Ciekawe. Owszem, zrobię wszystko, żeby załatwić tę starą rurę. Intryga się zacieśnia. Cecile zakochała się w nauczycielu muzyki. Pani Caldwell będzie zachwycona. Niestety nasz Don Juan robi podchody w żółwim tempie. Jaki masz plan ataku? Wystawię Cecile mamuśce, która się wścieknie i zakończy tę znajomość. Do kogo zwrócą się o pomoc? W przyszłym tygodniu Cecile ma wyjechać z Kurtem na weekend. Musisz przyspieszyć jej seksualne przebudzenie. Do usług. Dzięki. Jak dobrze. Siostrzyczko, jesteś taka spięta. Nienawidzę, kiedy coś nie idzie zgodnie z moimi planami. To mnie pobudza. Też tego nienawidzę. Ale tobie wszystko idzie jak spłatka. Na to wygląda. Co z tą dziewczyną?
Zbliżam się do celu. Wykonałeś zadanie? Już niedługo. Daj mi znać. A do tego czasu... Leż spokojnie, malutki. Nie rób mi tego. Mówi Sebastian. Obudziłem cię? Nie. Zostawiłem tam może okulary? Raczej nie. No to do zobaczenia. I tylko po to zadzwoniłeś? Nie. Brakowało mi rozmowy z tobą. Chwila szczerości. Tak, to nie w moim stylu. Co robisz jutro? Idę z tobą na spacer. Przyszłam najszybciej, jak mogłam. Nie oderwałam pani od zajęć? Nie. Co się stało? Chodzi o Cecile. To znaczy? Prosiłabym tylko o dyskrecję. Daję słowo. To narkotyki? Gorzej. Wydaje mi się, że coś jest między nią i jej nauczycielem muzyki. Ronaldo? To niemożliwe. Wiem, jest taka młodziutka, a on taki czarny. Brązowy cukier, proszę. Albo nie. Przysyła jej listy miłosne, które ona chowa w domku dla lalek. Wahałam się, czy pani o tym powiedzieć, ale to mogłoby zaszkodzić jej opinii w Manchester i jej związkowi z Courtem. Bardzo dziękuję. Zachowa to pani w tajemnicy? Oczywiście. Za kogo ty się uważasz? Słucham? Nie płacę ci za demoralizowanie mojego dziecka. To jakieś nieporozumienie. Więc jak to wytłumaczysz? Skąd je masz? Margarita znalazła je podczas sprzątania. Idź do siebie. Ale już. Nie uszanowałeś mojego domu. Zabrałam cię z ulicy i to ma być twoja wdzięczność? Z ulicy? Mieszkam przy 59. Nieważne. Nie przekroczysz już progu tego domu i nigdy więcej nie spotkasz się z moją córką. Rozumiesz? Po pierwsze, nigdy jej nie dotknąłem. Po drugie, nie sądziłem, że taka kobieta jak pani może być rasistką. Nie wyjeżdżaj mi tu z rasizmem. Z naszych pieniędzy korzysta Colin Powell. Teraz wiem, gdzie jest moje miejsce. Dzięki za serdeczne przyjęcie. Otworzyła mi pani oczy, pani Caldwell. Czarnuch odchodzi. Dzięki Bogu Czarnuch znika. Nie wiedziałem, co ona do mnie czuje. Masz szczęście. Co robić? Wyznać jej miłość. Wolne żarty. Pani Caldwell każe mnie zastrzelić, jeśli się do niej zbliżę. Telefon i poczta elektroniczna odpadają. E-maile są dla pedofili. Bądź romantyczny i napisz list. Jak go dostanie? Nasza w tym głowa.
Dlaczego to robicie? Bo chcemy, żeby Cecile była szczęśliwa. A ty na pewno dasz jej szczęście. Każda dziewczyna byłaby z tobą szczęśliwa. Mógłbym zostać przez chwilę sam? Mój pokój jest naprzeciwko. Czuj się jak u siebie. Do kogo dzwonisz? Do Cecile. Co robisz? Chcę ci tylko uświadomić, że robimy jej krzywdę. Wiem. Na pewno? Wykręciliśmy sporo paskudnych numerów, ale teraz zniszczymy niewinną dziewczynę. Chcę dokopać Courtowi. Jeśli mi nie pomożesz, znajdę kogoś innego. Zadziwiasz mnie. Chrzanie cię. Wam, facetom, wolno się pieprzyć na prawo i lewo. A kiedy ja to zrobiłam, on mnie zostawił dla głupiej Cecile. Nie zależy mi na seksie, ale czy muszę być świętą dziewicą, żeby traktowano mnie jak damę? Jestem największą dziwką w całej wschodniej dzielnicy i czasem mam ochotę się zabić. Oto diagnoza, doktorze Freud. A teraz wchodzisz w to, czy nie? Dzwoń do niej. Cecile, it's Catherine. Mówi Catherine. Okay, stop crying. Przestań płakać. Stop crying. You know what? Hold on. Zaczekaj, dam ci Sebastiana. Cecile. Stop crying. Nie płacz. No, I need you to listen to me very. Teraz bardzo uważnie posłuchaj. I have a letter. Mam list od Ronalda. He asked me to give it to you. Ale nie mogę przynieść ci go do domu, bo twoja matka mnie nienawidzi. Więc oto co zrobimy. Skończyłam. To nie smakuje jak mrożona herbata. Bo jest z Long Island. Podoba ci się list? Genialny. Będzie zadowolony? Mało powiedziane. Szczęśliwy. Co robisz? Strykam ci zdjęcia. Mogłabyś być modelką. Naprawdę? Szkoda, że brak ci seksu. Wcale nie. Więc pokaż mi twój seks. Wow. Tak, bardzo seksownie. Wyluzuj się trochę. Nie tak. Chodź tutaj. To jest seksowne. Byłabyś prawdziwą seksbombą. Gdybyś zrzuciła te wszystkie szmatki. Nic z tego. Przepraszam, przesadziłem. Muszę już iść. Zadzwonię do twojej mamy, żeby po ciebie przyjechała. Do mamy? Nie dzwoń.
Nie wie, że tu jesteś? Masz szlaban? Ale i tak zadzwonię. Proszę. Zrobię, co zechcesz, tylko nie dzwoń do niej. Chciałbym tylko dać ci całuska. Tylko? Słowo. Co robisz? Przecież mam cię pocałować. To dlaczego nie chcę cię całować tutaj, tylko tam? Sama mi to obiecałaś. Łaskoczesz. Cecil, wstałaś już? Spóźnisz się na... Cecil? Przytul mnie. Cecil! Yeah? Jesus Christ, where have you been? Boże, gdzieś ty była? Shopping? Na zakupach. Well, hurry up! Pośpiesz się. Zaraz masz spotkanie z panią Rosemont. To bardzo ważna osoba. Musisz zrobić na niej dobre wrażenie. Witam, panie. Nie sądziłam, że się tu pojawisz. Szkoda marnować tak piękny dzień w mieście. Racja. Ma ktoś ochotę na tenisa? Przepraszam. Co za brak wychowania. Dziwna dziewczyna. Co ja mam zrobić? W czym problem? Panie Collins, zabrakło wolontariuszy do domu opieki. A ja idę dziś do teatru. To straszne. Może wy mnie zastąpicie? Z przyjemnością. Jesteście kochani. Dziękuję. Ratunku. Piękna, prawda? Cieszę się, że młodzież garnie się do pomocy. Większość pensjonariuszy nie ma rodziny. To przykre. Panie Gottlieb, ma pan gościa? Nie, nie. Dla ciebie mam kogoś wyjątkowego. Opowiadałam ci już, jak mój zmarły mąż. Opowiadała mi pani. Zaraz po partyjce tryk-traka. Graliśmy w tryk-traka? Wygrała pani aż 3 razy. Naprawdę? Tak. A potem zerżnąłem pani córkę. Słucham? Pytałem, czy napije się pani wody. Nie, dziękuję. Proszę. Jak się bawicie? Graliśmy w tryk-traka i 3 razy wygrałam. Pokazała pani pazurki. Czyż to nie cudowne? Mówiłam, że jest wyjątkowa. Ale było wesoło. Dziwnie dobrze się czuję. Pani Sugarman to fajna babka. Daj spokój. Fajna babka? Tak. Masz mnie za idiotkę? Nie. Mam uwierzyć, że miło spędziłeś z nią czas? Tak. Graliśmy w tryk-traka. No dobrze, nudziłem się jak mops. Nienawidzę dobroczynności. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Jestem, nie. Z tobą nie wygram. Nie chodzi o wygraną, Sebastianie. Wydaje mi się, że traktujesz siebie zbyt poważnie. Wcale nie. Wcale tak. Powinieneś się wyluzować. Jestem wyluzowany. Co ty wyprawiasz? Przestań, rozpraszasz mnie. Uspokój się.
Uśmiechasz się? Nie. Przestań. Śmiej się, nikomu nie powiem. Kto tam? Katrin. Dobrze się czujesz? Nie. Spokojnie. O co chodzi? Wczoraj stało się coś strasznego. To znaczy? Lepiej, żebyś nie wiedziała. Musisz mi powiedzieć. Chodzi o twojego brata. Wykorzystał mnie. Dlaczego się nie broniłaś? Nie wiem. Przyszłaś do nas wczoraj, a on zmusił cię do odbycia stosunku? Nie zupełnie. Kazał ci zrobić loda? Nie. No to co? Ściągnął mi majtki i pisał mi tam różne literki językiem. Pobudzał cię oralnie. Skoro tak to się nazywa? Podobało ci się to? Nie. Było tak dziwnie. Z początku nie było to miłe, ale potem całkiem fajnie. Później poczułam gorąco. Zaczęłam cała drżeć. A na końcu eksplozja. Ale cudowna. Cecil, przeżyłaś orgazm. Naprawdę? Stajesz się kobietą. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Skoro zrobiłaś już pierwszy krok, nie powinnaś się zatrzymywać. Potraktuj Sebastiana jak nauczyciela. Niech cię wyszkoli. Ale ja go nie kocham. Kocham Ronalda. Nie chcesz, żeby był szczęśliwy? Praktyka czyni mistrza. Radziłabym ci robić to z kim tylko zechcesz. Ale wtedy będę dziwką, prawda? Cecil, wszyscy to robią, tylko nikt o tym nie mówi. To coś w rodzaju tajnego stowarzyszenia? Można tak powiedzieć. Cholerna idiotka. Fajnie. Czy to powinno boleć? Tylko za pierwszym razem. Bardziej to lubię, kiedy jestem na górze. Cecil. To pora kontemplacji. Wspominam to, co robiliśmy. Przepraszam. Coś jest nie tak? Dlaczego? Chodzi o mnie? Nie, byłaś w porządku. Więc o Annette. Kochasz ją, tak? W porządku, ja też nie kocham ciebie, tylko Ronalda. Idę stąd. Dokąd? Pod prysznic. Potrzebujesz towarzystwa? Nie. Obciągnąć ci? Dobranoc, Cecil. Niewdzięcznik.
Kogo podglądasz? To ona? Tak. Płacze? Dziewczątko wzruszyło się smutną książeczką? Zamknij się. Co z tobą? Nic. Wzięło cię, tak? Owszem. Nie cierpię tych jej świętoszkowatych mądrości, ale mnie zauroczyła. Potrafiła mnie rozśmieszyć. I dlatego przegrasz zakład? Nie przegram, tylko zajmie mi to nieco więcej czasu. Pozwolisz, że przejadę się moim nowym wozem? Przejedziesz się, ale na mnie. A teraz wybacz, mam coś do zrobienia. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Vamon. I'm sorry about that. Przepraszam. I am too. Ja też przepraszam. You know what? I'm not sorry. Wiesz co? Wcale nie przepraszam. Mieliśmy być przyjaciółmi. Nie dam rady. Nie potrafię trzymać moich uczuć na wodzy. Naprawdę nic do mnie nie czujesz? Czuję. Więc o co chodzi? Nie wyszłaś przecież za mąż, chyba że za Jezusa. Nie mów tak. Dlaczego nie możemy być razem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak, chcę. Bo kiedy jestem z tobą, nie ufam samej sobie. Proszę. Przyszedłem się pożegnać. Dokąd jedziesz? Wrócę do miasta, a pod koniec lata może pojadę do południowej Francji. Mam dosyć tych twoich gier. Jakich gier? Raz jesteś gorąca, a za chwilę zimna jak lód. Czuję się przy tobie jak kompletny frajer. Rzeczywiście lepiej będzie, jak wyjedziesz. I bardzo dobrze. Sebastian. Nie chcę rozstawać się z tobą w gniewie. Chyba nie masz wyboru. Jesteś hipokrytką, a ja nie zadaję się z takimi osobami. Jestem hipokrytką? Ciągle mówisz o tym, że czekasz na miłość, a kiedy ją spotykasz, odwracasz się do niej plecami. Chyba przegraliśmy nasze szczęście. Ja jakoś to zniosę. Ale ty cały czas będziesz żyła ze świadomością, że odrzuciłaś miłość. Dlatego jesteś hipokrytką. Miłego życia. Zaczekaj.
Przepraszam, nie mogę. Weź się w garść, mięczaku. Morning. Morning. So, how'd it go last night? Jak minęła nocka? With who? Z kim? Well, I know how it was the CEO. O Cecil wiem wszystko od niej samej. If you're asking if I nailed her, z Anet nic nie było. She shot you down. Nie chciała cię? Exactly. Wręcz przeciwnie. So what went wrong? Więc co się stało? I don't know. Nie wiem. She was lying on the bed. Była gotowa. Leżała na łóżku, a ja... Czułem, że to nie jest w porządku. Mogłeś ją przelecieć i nie skorzystałeś? Ale z ciebie palant. Jeśli idziesz do niej, to jej nie znajdziesz. Gdzie jest? Wyjechała pół godziny temu. Dokąd? Powiedziała twojej ciotce, że zatrzyma się u przyjaciół. Spieprzyłeś wszystko, Sebastianie. Dziewczyna otrzeźwiała i już nigdy się do ciebie nie zbliży. To głupie. To zostawię. Mówi Valmont. Jest u ciebie? Nie. A gdzie? Nie wiem. Daj sobie z nią spokój. Gdzie jest? Zatrzyma się u rodziców swojej przyjaciółki. 20 minut temu pojechała na Penn Station. Dzięki. Nie ma sprawy. Jestem pod wrażeniem. Zakochałem się. Dobrze ci? I am ready, I am ready, I am.
Chwileczkę. Proszę. Bad time? Nie w porę? Kind of. Nie bardzo. Well, you obviously pozwoliłaś mi wejść, a więc chcesz, żebym był świadkiem twojej podniecającej przygody. Kim jest ten, który daje ci tyle rozkoszy? Gdzie on może być? Hi. Cześć. W tym domu są sami porąbańcy. Call me. Zadzwoń. You don't get to have all... Zawsze się musisz wygłupić. So I assume you've come. Przyszedłeś odebrać wygraną? Some other time. Innym razem. Excuse me? Co takiego? I'm not in the mood. Nie jestem w nastroju. Chcę się pieprzyć, a ja nie. Do widzenia, Katrin. Sounds great. To mi się podoba. I love you too. Ja też cię kocham. I love you too. Ja też cię kocham. My God. Completely... Kompletnie się rozkleiłeś. Stop it. Daj spokój. What happened to us? Co się z nami stało? Nothing has changed. Nic się nie zmieniło. Zmieniło się. You're in love with her. Zakochałeś się w niej. Mnie już nie kochasz. Come on, Catherine, it's just a bet. Tylko się założyliśmy. To śmieszne. To ty jesteś śmieszny, braciszku. Coś ty ze sobą zrobił. Umawiasz się z autorką artykułów dla nastolatek. W dodatku córką dyrektora szkoły. Będziesz spacerował z nią pod rączkę po kampusie? Jej tatuś nic nie wie o twojej przeszłości, bo przecież nie pozwoliłby córeczce zadawać się z kimś takim. Doubt he'd let his little princess be seen with the likes of you. It's so... Szkoda, że artykuł Anet może okazać się kłamstwem. Jako przewodnicząca Rady Uczniów muszę go o tym powiadomić. Put the phone down. Odłóż słuchawkę. To tylko chwila. Wpadłeś w niezłe tarapaty. I tak miałem jej wyznać całą prawdę. Zapomniałam, że jesteś taki zakochany. Naprawdę wierzysz, że od kiedy ją poznałeś, tak bardzo się zmieniłeś? Coś ci powiem. Ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień. Nie wstydzę się przyznać, że jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Mogłeś stać się legendą tej szkoły, a pozostaniesz tylko pośmiewiskiem. Jednak zaryzykuję. Nie rób tego, Sebastianie. Zniszczysz nie tylko sobie reputację, ale i jej. Dinner.
To mój pokój. Nie będziemy hałasować? Muszę ci coś powiedzieć. Mów. Już tak dłużej nie mogę. Ja też nie. Co się stało? Chodzi o mnie. Jestem kompletnie porąbany. Co ty mówisz? Myślałem, że zakochałem się w tobie, ale to nieprawda. Chciałem, ale nic do ciebie nie czuję. Dlaczego to robisz? Po prostu byłem ciekaw, jaka jesteś w łóżku. Nieprawda. Nic o mnie nie wiesz. Prawda jest taka, że kocham kogoś innego. We wszystkim jest o niebo lepsza od ciebie. Nie wierzę ci. Mam powiedzieć jaśniej? Nic dla mnie nie znaczysz. Byłaś tylko przedmiotem zakładu. Jesteś tchórzem. Cały się trzęsiesz. Naprawdę to chciałeś mi powiedzieć? Przepraszam, jestem kompletnie porąbany? Wyjdź stąd. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie, Sebastianie. Po prostu wyjdź. Cóż to za melodramatyczna poza? Pewnie chciałabyś wiedzieć, co wydarzyło się między mną i Anet. To już skończone. Poważnie? Miałaś rację. Nie potrafię się zmienić. Jesteśmy tacy sami. Chyba trzeba to uczcić. Niestety, czekam na kogoś. Na Ronalda? Nie twoja sprawa, ale tak. To od Ronalda. Nie miałem okazji przeczytać, ale na pewno pisze coś takiego. Wiele dla mnie znaczysz, bądźmy przyjaciółmi i tak dalej. Wiedziałem, jak będziesz nim manipulowała, więc zaaranżowałem spotkanie Ronalda z Cecil. Miałaś rację. Faceci zostawiają cię dla niewinnych panienek. Gratuluję. Dziękuję. O czym to mówiliśmy? Że trzeba to uczcić. Za co wypijemy? Za moje zwycięstwo. Jak chcesz. Za twoje zwycięstwo nad Anet. Co cię tak rozbawiło? Głuptasie. Zwyciężyłam nie ją, tylko ciebie. Znów zaczynasz? Byłeś w niej zakochany. I nadal ją kochasz.
Ale sprawiłam, że zacząłeś się tego wstydzić. Zrezygnowałeś z jedynej osoby, jaką naprawdę pokochałeś, bo zagroziłam, że zniszczę twoją reputację. Jesteś tylko zabawką, którą lubiłam się bawić. A ty straciłeś dziewczynę. To bardzo smutna historia. Na zdrowie. Pyszny. Przyszedłeś odebrać wygraną. Ale ja nie pieprzę się z frajerami. Żegnaj, Sebastianie. Muszę z nią porozmawiać. Nie ma jej tu. Proszę jej przekazać, że dzwoniłem. Oczywiście. Słucham? Muszę porozmawiać z Annette. Nie ma jej tu. Przepraszam, mam gości. Mówiłam, że jej nie ma. Proszę jej to dać. Dobrze. To bardzo ważne. Rozumiem. Bardzo przepraszam. Trudno przewidzieć, kto puka do drzwi. Droga Annette, nie wiem, co powiedzieć, żeby zatrzeć ból, jaki ci sprawiłem. Przy tobie po raz pierwszy czułem się szczęśliwy. Całe moje życie to głupi żart. Bawiło mnie zadawanie bólu innym ludziom. Aż wreszcie los zwrócił się przeciwko mnie. Udało mi się zranić jedyną osobę, którą pokochałem. Przesyłam ci to, co dla mnie najcenniejsze. Mój dziennik. To kolekcja moich zdobyczy. Lista zakładów. Jeśli chcesz poznać prawdę, przeczytaj go. Koniec z kłamstwami. Daj mi drugą szansę. Bez ciebie jestem niczym. Mówi Katrin. Co się stało? Wszystko w porządku? Nie. Sebastianowi kompletnie odbiło. To znaczy? Uderzył mnie i wyszedł. Boję się być sama. Jesteś mi potrzebny. Uspokój się. Jest jeszcze coś. To dotyczy Cecile. Zaczekaj, zaraz przyjadę.
sukinsy. Valmont. Valmont? Hey, Ronald. Cześć, Ronald. Musimy pogadać. Później, miałem kiepską noc. O co chodzi? Dlaczego uderzyłeś Katrin? Ciebie też omotała? Wiem wszystko. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Powiedziała mi, że pieprzyłeś się z Cecil. To prawda? Ronald, przepraszam. Kocham cię, Anet. Ja też cię kocham. Wytrzymaj. Jako nowemu dyrektorowi jest mi niebywale przykro, że rozpoczynamy nowy rok szkolny pogrążeni w smutku. Nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Przepraszam. Annette Hargrove. Catherine Martey. Czy my się znamy? Nie sądzę. Jesteś córką nowego dyrektora? Tak. Przykro mi z powodu twojego brata. Jak się czujesz? Dobrze. Znałaś Sebastiana? Można tak powiedzieć. To wielka tragedia. Tak. Nie będę ci już przeszkadzać. Gdybyś potrzebowała pomocnej dłoni... Dziękuję. Może to banalne, ale kiedy sobie nie radzę, zwracam się do Jezusa, a On mi pomaga. Dziękuję. Do zobaczenia w kampusie. Nie mogę się doczekać. Kretynka. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trudno to zrozumieć, ale trzeba wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia. Musimy być wobec siebie szczerzy i nie ulegać różnym naciskom. Starałam się być dla wszystkich przykładem. Niestety, nie zdążyłam pomóc mojemu przyrodniemu bratu, Sebastianowi. Wiem, że dziś patrzy na nas. Patrzy na nas i chciałby powiedzieć... Catherine, przepraszam. Co się dzieje? Nie macie za grosz szacunku?
Szkoła uwodzenia. Dziennik Sebastiana Belmonta. Cecil. Jestem dziwką. Katrin wbija naszej przyjaźni nóż w plecy. Opracowanie tekstu Ewa Klimaszewska. Czytał Piotr Borowiec. About boys and girls and your friggin' dreams, so now you feel